Moją uwagę w social mediach zwróciła niedawno bardzo ciekawa książka. Konsole do gier 2.0, ilustrowana historia od Atari do PlayStation, wydanie drugie, autorstwa Iwana Atmosa, pojawiła się na naszym rynku dzięki wydawnictwu Gamebook. Ja, jako wyjątkowo ślamazarny kolekcjoner konsol i peryferiów, natychmiast po zobaczeniu, że taka, nazwałbym to, ilustrowana encyklopedia czy archiwum istnieje, od razu ją sobie sprawiłem. Jak już możecie się domyślić z tych kilku zdań, książka jest bardzo ciekawym, skupiającym się na konkretach źródłem informacji o konsolach wszelakich. Jeżeli macie zajoba na posiadanie każdego kawałka plastiku, który można nazwać konsolą, może nawet odradziłbym zagłębianie się w nią, żeby zachować spokój duszy i oszczędzić cierpień portfelowi. Pan Iwan raczy nas mnóstwem zdjęć nie tylko trwałych konsol, ale również bardzo ładnie skomponowanych prześwietleń plastiku, żebyście mogli zajrzeć do środka, nie rozkręcając swojego zakurzonego NES-a. Ale zajmijmy się konkretami. Każda konsola opatrzona jest kilkoma zdaniami na jej temat i choć na pierwszy rzut oka ogromna czcionka daje wrażenie, że może być ciężko o konkretne i ciekawe informacje, zwróćcie uwagę na rozmiary tej książki. Na ponad 300 stronach opisano ponad 120 konsol wydanych na przestrzeni 9 generacji. Nie zabrakło również miejsca na wspomnienie kilku historycznych wydarzeń, jak załamanie rynku gier w latach 77 i 83, a części konsol, szczególnie tych, powiedzmy, najważniejszych i największych, ale nie tylko, poświęcono kolejne strony, żeby opisać nie tylko peryferia dla nich dostępne, ale nawet różne warianty, jakie były dostępne przez lata. Choć lista systemów jest ogromna, nie jest ona kompletna. Choć sam autor, zdając sobie z tego sprawę, na samym końcu tego 300-stronnicowego kompendium dorzucił swojego rodzaju streszczenie w temacie. Jedyne rzeczywiste zastrzeżenie, jakie mam, to oryginalne ceny konsol podane w książce. Raz, że nie wszystkie pokrywają się choćby z moim własnym researchem, choć jest to margines błędu, który jestem w stanie zrozumieć. Dwa, i to dużo ważniejsze, podane są tylko ceny oryginalne, bez inflacji. A chętnie dowiedziałbym się, ile warta była jakaś konsola w przeliczeniu na dzień dzisiejszy. To bardzo ciekawe zdać sobie sprawę z tego, że oryginalny NES był wyceniony na tyle, na ile dziś wycenione jest PS5. No i trzy, to już kieruję do polskiego wydawcy, moglibyśmy otrzymać przeliczenie tych cen na złotówki. Znowu, ze zwyczajnej ciekawości. Konsole do gier 2.0. Jeżeli jesteście ciekawi historii branży, koneserami plastiku lub po prostu lubicie ciężkie, ładne książki na półce, zdecydowanie polecam. W chwili, kiedy kończę nagrywać ten materiał, na stronie gamebook.pl książka jest jeszcze w atrakcyjnej, niższej cenie, 129,90 plus wysyłka. Jeżeli podobał Wam się ten krótki materiał, polubcie filmik, subskrybujcie, zostawcie komcia, cała to YouTube'owa szopka. Pozdrawiam.